Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza pani podbija świat angielski dla seniorów. Part 83. 83. W Stanach Zjednoczonych bardzo rzadko spotykamy szafy na ubrania. Raczej są to takie wnęki w ścianach i nazywają się malowniczo closet. Takie o jak w hot. Czyli trochę o a. Closet kojarzy nam się po polsku z czymś zupełnie innym. I jak widzimy, takie closet zamyka się drzwiami. Drzwi mogą się rozsuwać albo składać, jak widzimy. Powtórzmy jeszcze raz. Closet. Closet. Nawet takie przenośne szafy na ubrania w Stanach Zjednoczonych dalej nazwie się closet. Closet. Bogaci ludzie mają w swoich domach całe pokoje za sypialnią, do których się wchodzi, wybiera się ubranie, ubiera się. Są lustra i to też nazywa się closet. Closet. A więc jeśli jakieś ubranie jest w closet, to do końca nie wiemy, czy chodzi o jakąś taką szafeczeńkę, czy chodzi o tą wnękę w ścianie, a tak najczęściej jest, czy też o właśnie ten taki pokój za sypialnią. Nazwa ubrania ciepłego na górną część ciała pochodzi z francuskiego. Do Polski przedostało się to słowo w postaci żakietu, natomiast po angielsku każda kurtka dla mężczyzny czy dla kobiety to będzie szerokie E, jacket, jacket. To teraz jak byśmy powiedzieli, że kurtka jest w szafie. The jacket is in the closet. The jacket is in the closet. Widzimy, że tutaj dodajemy słówko the określające tą kurtkę, bo wiemy o jaką chodzi i także wiemy o jaką szafę chodzi, więc znowu określające słówko. No i teraz wiadomo, że starszy pan ma bardzo dużo rzeczy na głowie, które są strasznie ważne, więc nie pamięta takich szczegółów jak gdzie jest jego kurtka. To jak powiedzieć, gdzie jest moja kurtka? Where is my jacket? Where is my jacket? A starsza pani, która nie ma ważnych rzeczy na głowie, więc pamięta takie szczegóły, bardzo usłusznie podpowiada, że ona jest w szafie. It is in the closet. It is in the closet. I starsza pani pospiesza z kolejną poradą. Włóż ją do swojej torby. Put it in your bag. Put it in your bag. Robić po angielsku to jest to do. To do brzmi bardzo śmiesznie. I tutaj zwróćmy uwagę, że poznaliśmy słowo, które podobnie się pisze. To go. Porównajmy pisownie, ale widzimy, że wymowa jest zupełnie inna. Przeczytajmy dwa razy. To go. To go. To do. To do. To jak powiemy po angielsku robić? To do. To do. A jakbyśmy powiedzieli zrób to?
Do it. Do it. A jeśli starsza pani jest zależna od dochodów starszego pana, to jakby powiedziała ładnie: zrób to, proszę. Do it, please. Do it, please. Jeśli chcemy dodać, żeby to zrobić już, już zaraz, już od razu, natychmiast, to powiemy right away. Są to dwa słowa, które się zlewają jako zwrot. Right away. Right away. To jakbyśmy powiedzieli: zrób to już, proszę. Zrób to zaraz, proszę. Do it right away, please. Do it right away, please. Po polsku użyjemy słowa lepiej, jeśli chcemy wyrazić, że podjęliśmy postanowienie jakieś dobre dla nas, albo dajemy sami sobie poradę. Na przykład lepiej zrobię to teraz, zapamięci, żeby nie zapomnieć. I po angielsku to się wyraża poprzez I'd better i czasownik. Przeczytajmy dwa razy. I'd better i czasownik. I'd better i czasownik. No i taka męska decyzja. Lepiej zrobię to od razu, zapamięci, żeby nie zapomnieć. I'd better do it right away. I'd better do it right away. A jakbyśmy powiedzieli, lepiej spakuję to od razu. I'd better pack it right away. Widzimy, mamy I'd better, dodać czasownik, to V oznacza czasownik. Tutaj będzie to pack, bez słówka to. I'd better pack it right away. I'd better pack it right away. A jak powiemy, lepiej kupię to od razu? I'd better buy it right away. I'd better buy it right away. I po polsku powiemy, lepiej od razu to kupię, albo lepiej to kupię od razu, ja od razu lepiej to kupię, ale widzimy right away po angielsku, dajemy na koniec. To teraz guziczek przerwy, jakbyśmy powiedzieli, lepiej włożę to do swojej torby od razu. I'd better put it in my bag right away. I'd better put it in my bag right away. A teraz guziczek przerwy, jakbyśmy powiedzieli, lepiej spojrzę na to od razu. I'd better take a look at it right away. Widzimy, no proszę bardzo, już możemy powiedzieć takie fajne, skomplikowane zdania. No to jeszcze raz. I'd better take a look at it right away. I'd better take a look at it right away. A przypomnijmy sobie, jak się mówi pomysł po angielsku. Idea. Idea. Good idea. To znaczy dobry pomysł. Powtórzmy dwa razy. Good idea. Good idea. No to zbierzmy sobie naszą rozmowę między starszym panem na niebiesko,
który ma bardzo dużo na głowie, i starszą panią na zielono, bez której cóż by on zrobił. Where is my jacket? Where is my jacket? It is in the closet. It is in the closet. Put it in your bag. Put it in your bag. Yes, I'd better do it right away. Yes, I'd better do it right away. Good idea. Good idea. Nice work. Nice work. To zapraszamy do następnej przygody pod tytułem Packing and Temperature. Packing and temperature.